Pracodawcy, związkowcy, wspólna sprawa, czyli radiowa debata. Z nami jest dr Witold Potwora, ekonomista z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Z nami jest również Piotr Pęcześnik z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. I witam jeszcze doktora Jerzego Sztaliga z OPZZ-u. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, witam panią redaktor. Jeszcze co najmniej przez ponad tydzień nie pójdziemy do fryzjera czy też do kosmetyczki, nie zrobimy zakupów w sklepie budowlanym. Rząd przedłużył lockdown do 18 kwietnia, no i nie zapowiada się, by ta data była takim ostatecznym terminem zniesienia obostrzeń. Więc pytać nie będę, czy to ostatni lockdown, bo tego nie wie nikt, no ale zapytam, jak długo jeszcze nasza gospodarka wytrzyma, czy to można jakoś określić. Doktor Potwora może zacznie. No, moje poziomy optymizmu powoli się wyczerpują. Dlatego, oj, to niedobrze. Wydawało mi się jeszcze miesiąc temu, że jesteśmy w stanie sobie dość szybko poradzić z powrotem do normalności. Teraz kolejny tydzień zamknięcia, to się musi odbić prędzej czy później na gospodarce. Na razie te wszystkie sygnały są jeszcze pozytywne, ale wydaje mi się, że to jest kwestią kilku dni, żebyśmy jednak otrzymali informację o na przykład nieco większym bezrobociu, choć te ostatnie, powtarzam, są bardzo, bardzo dobre. Boję się też, że część z tych przedsiębiorstw, które będą w dalszym ciągu zamknięte, albo nie uzyska stosownej pomocy, bo będzie to za krótki okres zamknięcia, albo też ta nie zawsze będzie w stanie starać się efektywnie o tą pomoc i mogą mieć te firmy, myślę o tym całym drobnym takim sektorze usługowym, który co prawda jakby trochę w podziemiu działa, ale to nie jest taka działalność właściwa. Ona się nie przełoży na wyniki finansowe tych przedsiębiorstw i rzeczywiście co prawda nie powiedziałbym, że sytuacja jest dramatyczna, katastrofalna, ale sytuacja jest oczywiście niedobra, to też musi się odbić na tych sektorach gospodarki, które radziły sobie z pandemią bardzo dobrze, albo też które nie odczuwały tej pandemii, dlatego że widzimy, że jest coraz więcej osób na kwarantannie, a to te zasoby pracy jakby uszczuplają się w ten sposób i trzeba dokonywać różnych takich doraźnych rozwiązań w tych przedsiębiorstwach, które no na przykład na Śląsku, które decydują o potencjale konkurencyjnym gospodarki polskiej. I tak jak już mówiłem wcześniej, te pokłady optymizmu, które jeszcze kilka tygodni miałem, dość ogromne, dzisiaj niestety są dużo mniejsze. To dołożę trochę tego pesymizmu właśnie jeszcze, bo wspomniał pan doktor o bezrobociu. Tutaj co prawda mamy 3,1% według Eurostatu. Najniższy poziom bezrobocia spośród krajów unijnych, ale jest trochę gorsza statystyka, jeśli chodzi o bezrobocie w przypadku młodych Polaków. No w ciągu ostatniego roku pracę straciło 43 tysiące młodych Polaków poniżej 25 roku życia. Jeszcze dopowiem, jeśli mówimy o sytuacji młodych ludzi, to tutaj mamy do czynienia nie tylko z klasyczną ekonomią, ale przecież ja to obserwuję w domu, bo mam młodszego syna, który jest studentem. To jest trochę zamknięcie na prawie rok czasu, to jest zerwanie pewnych więzi społecznych. No to jest właśnie to, że możliwości poszukiwania bardziej agresywnego pracy dzisiaj są dość ograniczone, żeby nie powiedział, że są trochę zamknięte i te kontakty społeczne. Ja cały czas przypominam zawsze swoim studentom i też przypominam w audycjach pani, że jest coś takiego jak umiejętność pracy zespołowej, jest jak zdolności komunikacyjne, których nie da się nauczyć tak do końca zdalnie. To się tworzy poprzez właśnie grupy społeczne, poprzez uczestnictwo w zajęciach klasycznych, normalnych i tych umiejętności może w którymś momencie trochę młodym ludziom zabraknąć, chociaż rzeczywiście patrząc relatywnie nie tylko na Europę, ale i na świat, no to ta sytuacja w dalszym ciągu w sumie w Polsce jest lepsza niż na przykład w Hiszpanii. Ale z drugiej strony wiemy, że i klimat hiszpański i podejście takie, że jutro będzie nowy dzień, to trochę zmienia obraz tej sytuacji. I tak jak mówię, martwię się o kolejne miesiące, dlatego że
Też najpewniej będziemy weryfikowali szacunki, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, te informacje chociażby agencji Fitch czy innych agencji. One będą, myślę, w kolejnych tygodniach weryfikowane trochę w dół i oczywiście czekamy na to, żeby powoli zacząć z tego lockdownu wychodzić. Odsunęło się to o kolejny tydzień. Ja mam nadzieję, że jednak ten impet szczepionkowy przyspieszy i rzeczywiście to będzie ostatni tydzień takiego zamknięcia. Piotr Pęcześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. Panie Piotrze. A tu się nie zgodzi z żadnym stwierdzeniem, z którymkolwiek stwierdzeniem pana doktora, bo rzeczywiście sytuacja jest poważna, ale mimo wszystko największe, można tylko porównywać sytuację na tle innych państw. No i tu okazuje się, że nie w opinii, powiedzmy, rodzimych polityków, to obiektywne wskaźniki nie są jeszcze najgorsze. Kwestia horyzontu czasowego, to jest najistotniejsze. Czy ten tydzień przedłużony, dzisiaj mamy prawie 29 tysięcy zachorowań, nowych zachorowań, czy ten tydzień w stosunku do 56 tygodni na tyle zmienia sytuację, to myślę, że polska gospodarka, a w tej samej sytuacji są gospodarki całego świata, ten jeszcze te parę tygodni jest w stanie wytrzymać. Pewny optymizm z Wysp Brytyjskich. Tam sobie przez to masowe szczepienia, szybciej szczepią niż Europa generalnie kontynentalna. Te prognozy już są lepsze. Być może zmiana aury, bo wyjątkowo długo nam się ciągnie ta aura taka grypowa, która sprzyja zakażeniom wirusowym. Być może poprawa pogody też wpłynie na transmisję tego wirusa. Ja jeszcze jestem optymistą. Może kwestia ta, że nie wszystkie informacje do nas docierają, powoduje ten optymizm, ale możemy tylko porównywać się do tego, co mamy w Europie. I doktor Jerzy Szteliga, OPZZ. Panie doktorze. Jestem troszeczkę pesymistą z punktu widzenia choćby tej informacji, którą otrzymaliśmy, że zaniepokoił się także pan prezydent i korzysta ze swojego uprawnienia umocowania konstytucyjnego i na podstawie artykułu 141 zwołuje na jutro Radę Gabinetową, a proszę pamiętać o zapisie, że w sytuacjach szczególnych, nadzwyczajnych prezydent sięga po tego rodzaju narzędzie. Pewnie pan prezydent wie więcej niż my. Ma stosowne organy, stosowne instytucje, które go wspomagają. Chciałbym, aby było jak najlepiej, ale chyba ści się na nas trochę taka narodowa krnąbrność. Myśmy nie słuchali epidemiologów, którzy nawoływali do bardziej drastycznych pociągnięć i środków. Wręcz pojawiło się coś takiego jak ignorowanie zakazów, nakazów, nieużywanie masek i tak dalej. To wszystko razem się nakłada i boję się, że ta sytuacja się może pogłębiać, tym bardziej, że chciałbym, aby rozpoczęły się masowe szczepionki. Sam czekam na tę szczepionkę, ale dzieje się to trochę chaotycznie. Ja zawsze posługuję się wiedzą tych, którzy są mądrzejsi ode mnie. A jeśli słucham kilku profesorów, epidemiologów, jeśli wsłuchuję się w głos specjalisty, ale polityka z koalicji rządzącej, pana posła Sośnierza, to raczej czarno to widzę. Widzę taką dezorganizację, kilka ośrodków decyzyjnych. No ja w końcu nie wiem, kto rządzi w czasie pandemii. Czy pan minister Dworczyk jako pełnomocnik rządu, czy pan minister Niedzielski. Chciałbym, żeby to było w jednym ręku, żeby nie było wpadek, które mieliśmy w ostatnim czasie. No i dramatycznie niedobre przykłady polityków, którzy
nie szanują swojego państwa i, mówiąc najdelikatniej, olewają rozporządzenie o lockdownie, nie noszą maseczek i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie nie do przyjęcia. To jest też tak, że część przedsiębiorców już się nie godzi z obostrzeniami, świadomie łamie te obostrzenia, łamie restrykcje i jakby przechodzi do tej szarej strefy. I pytanie do doktora Potwory, czy to może również negatywnie wpłynąć na rynek w przyszłości, panie doktorze? To jest tak, ja jestem takim nietypowym, zawsze to powtarzam, pracownikiem akademickim, bo taka lekka szarość mi w gospodarce nie przeszkadza, ale przeszkadza mi to, co mówili moi przedmówcy i przeszkadza mi to, co pani teraz powiedziała, że zejście z powodu pandemii do takiej szarej strefy jest bardzo niebezpieczne, dlatego że my rzeczywiście jesteśmy tak naprawdę, i to powinniśmy sobie uzmysłowić, jesteśmy w stanie takim, no, w stanie wojny z wirusem, o tak byśmy to powiedzieli. My z różnych względów nie wprowadziliśmy tych sytuacji związanych ze stanami nadzwyczajnymi. Nie wprowadziliśmy godziny policyjnej, czy nie wprowadzono zakazów przemieszczania się i tak dalej. Między innymi dlatego, że my to doskonale pamiętamy, przynajmniej część z nas z 81 roku i wiemy, jak to było wszystko dotkliwe. Natomiast mam wrażenie, że nie tylko część polityków i to z bardzo odległych od siebie opcji politycznych kompletnie lekceważy sobie tą sytuację, ale też nie stara się wyciągnąć wnioski. Jeżeli mamy, tak jak już powiedziałem wcześniej, wojnę, to musimy te reguły nie tylko przestrzegać, ale stworzyć pewien wspólny taki front do walki. To również dotyczy, ja wiem, że tego nie powinienem używać, ale to również dotyczy na przykład portali niektórych internetowych, które zachowują się bardzo swobodnie. No, jeden z najbardziej popularnych jednego dnia daje wypowiedź eksperta włoskiego o AstraZenece, że szkodzi, a na drugi dzień ten sam portal twierdzi, że szczepionka jest super bezpieczna. Tak, tutaj też nie wiadomo, czego kogoś słuchać. Nie wolno tego robić. To pani doskonale wie, bo pani pracuje w mediach, że my dzisiaj oprócz Radia Opole mamy problemy z rzetelnością dziennikarską i to bardzo poważne problemy, bo bardzo trudno część z tych portali nazwać portalami takimi dziennikarskimi, a część z tych osób, które piszą, nigdy nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem nie miało do czynienia. I potem dochodzi to właśnie do takich sytuacji, że gdzieś tam otworzy się nie wiadomo czemu jakiś tam pub, że ktoś tam kogoś uczeszę. Tak jak mówię, to mogę traktować jako przejaw pewnego, niedobrze to brzmi może, folkloru, ale w sytuacjach takich niedramatycznych i nie takich, jakimi mamy do czynienia. Ten tydzień czy te dwa tygodnie powinniśmy rzeczywiście siąść w domu i siedzieć i czekać, aż to wszystko się skończy. Zgadzam się też, że jakby ta polityka informacyjna też szwankuje, bo to idealny dzisiaj przykład z dnia dzisiejszego. Przecież wiemy, że raporty o zgonach w czasie świąt nie były pełne, bo były wyraźnie zaniżone i wiadomo było, że w którymś dniu to się poprawi. To się nie poprawi, tylko to się musi pokazać. I trzeba było to najpierw wyjaśnić, a nie dramatyzować. To znaczy ktoś rzeczywiście brakuje w tej polityce informacyjnej takiej rzetelności i myślę, że również i dlatego ta rada gabinetowa jest zwołana. Natomiast oczywiście mam wrażenie, że jeśli jutro i w kolejny wtorek czy w kolejną środę te dane dotyczące zachorowań będą mniejsze, to wiem, że po raz kolejny jesteśmy w stanie takim wspólnym wysiłkiem, jesteśmy w stanie sobie z tą pandemią poradzić. Ja cały czas, tak jak pan Piotr Pancześnik mówił, ja cały czas wierzę w przedsiębiorcę polskiego. To naprawdę jest przedsiębiorca wyjątkowo kreatywny i wyjątkowo zdolny. Odporny. I odporny na różnego rodzaju zawirowania. Ja to kilka lat temu mówiłem, jak w Radio Opole, jak mówiłem, że najprostsza rzecz to jest emigracja, ale pozostanie w naszym kraju i zmierzenie się z tymi różnymi barierami, blokadami przez te ostatnie 30 lat jednak pozwoliło na dopracowanie się naprawdę wysokiej jakości przedsiębiorców. My mamy zasoby
niezwykle unikalne i oryginalne i myślę sobie, że właśnie dzięki przedsiębiorcom polskim jesteśmy w stanie za miesiąc, za dwa wrócić do normalności. Piotr Pęcześnik, Kongregacja. Bardzo proszę, panie Piotrze. W zasadzie mógłbym to wszystko podsumować jednym słowem. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność we wszystkich obszarach dotyczących naszej gospodarki, a w szczególności państwa. Odpowiedzialność za słowo. Jeżeli pojawiają się kwestie takie, no każdy z nas tutaj stara się w pewnym sensie ważyć te słowa, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych rozterek. No, ale jak słyszę, że z różnych źródeł, nie tylko oficjalnych, ale również nieoficjalnych, płyną niesprawdzone informacje, przekłamania, to polityka informacyjna, ja słuchałem paru wystąpień ostatnio rządowych rzeczników, którzy 80% czasu poświęcili na walkę z fake newsem. I tutaj jakakolwiek 80% czasu, który tłumaczyli społeczeństwu, że ktoś tam wypuścił coś zupełnie niezgodnego z prawdą albo nie do końca prawdziwego. I to powoduje to, że społeczeństwo w tej chwili staje się coraz bardziej zdezorientowane i tutaj w tych wyjątkowym czasie, w trosce o państwo, w zasadzie wszystkie osoby publiczne, ja nie mówię tylko o politykach, wszystkie osoby publiczne powinny zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką na nich, jaką, nie chcę używać tego wyświechtanego słowa, elitach spoczywają, ale jeżeli ktoś kwestionuje zasadność szczepień, czy skuteczność tych szczepień, czy wywołuje niepotrzebny chaos informacyjny, jest po prostu, działa przeciwko nam wszystkim, w sumie szkodząc sobie. I bardzo często te wypowiedzi są głęboko infantylne, zakładające, nie wiem, czy odbiorca jest kompletnie niezorientowany. Przecież każdy, ktokolwiek interesuje się sprawami publicznymi, widzi, że coś tutaj nie gra, albo dzisiaj w jeden dzień mówi to, a za dwa dni zmienia diametralnie swoje stanowisko. To albo się nie przygotował za pierwszym razem, albo za drugim, albo jest zupełnie niewiarygodny i nie powinien się w ogóle odzywać. Panowie, dużo tutaj mówimy o odpowiedzialności. Chciałabym jeden wątek wprowadzić, bo rzecznik rządu Piotr Miller mówił w jednym z wywiadów, że jest rozważany taki wariant, jeśli chodzi o odmrażanie gospodarki. Chodzi o przywracanie usług na świeżym powietrzu. No ale dodał jednocześnie, że branża gastronomiczna w zeszłym roku nie stosowała się do instrukcji, na przykład odnośnie tego dystansu między stolikami. Mówi Piotr Miller, że wiele firm tego nie przestrzegało i to też, myślę, warto poruszyć, panie Piotrze. Tak, tak, to, bo jeżeli jest wydane zalecenie jakieś, czy to chodzi o maseczki, czy dystans, czy o procedury, ktoś, kto łamie, działa przeciwko nam wszystkim i albo powinien się spotkać z ostracyzmem, co najmniej ostracyzmem. Jeżeli nie ma instrumentu prawnego wymuszającego, no to po prostu od odpowiedzialności klientów, no bo jeżeli jest tam tłum ludzi, to ja już tam się nie pcham. No, taka prawda jest. No, musimy mieć tą świadomość, że tego wirusa nie widać, ale w każdej chwili on nam zagraża i dopóki nie nabędziemy tej odporności poszczepiennej czy w kwestiach populacyjnych, czyli zaszczepienia większości społeczeństwa, musimy się być odpowiedzialni również za siebie. I w momencie, kiedy tego dystansu nie stosujemy, powinno to podlegać ostracyzmowi. No niestety tutaj nie zastąpi państwo zdrowego rozsądku. No właśnie, wydawanie nakazów to jedno, czy też zakazów, ale też stosowanie się do tego to drugie. No i później trudno mieć pretensje, nie wiem, do rządu, do rządzących, że coś nie działa, skoro też sami się nie stosujemy. W momencie, kiedy mamy 30 tysięcy zachorowań dziennie, no nie można po prostu znieść tych, przynajmniej tych, bo nie mamy godziny policyjnej, nie mamy
wielu innych zakazów, z którymi boryka się społeczeństwo Europy w całej kontynentalnej masie. No, im szybciej, im bardziej skutecznie będziemy to robić, te zalecenia wypełniać, tym szybciej wyjdziemy z tej pandemii. To powinniśmy sobie wszyscy uświadomić. Dużo od nas zależy i doktor Jerzy Szteliga stawia kropeczkę. No, panuje takie totalne rozprężenie, taka totalna krnąbrność, ale ona się odnosi nie tylko do obywateli, którzy nie noszą albo źle noszą maseczki, ale także do organów państwa, które powinny egzekwować przepisy, nakazy, zakazy. Ja dam taki przykład, żebyśmy nie popadli w jakieś takie rozmowy o wszystkim i o niczym. W Opolu idziemy do różnych sklepów. W wielu sklepach pojawiły się kasy samoobsługowe. Proszę popatrzeć, kasa przy kasie, nie ma zabezpieczenia, jeśli chodzi o odległość. Nikt tego nie egzekwuje. W jednym sklepie co 5 kroków ma pani środek i automat do dezynfekcji, w innym nawet przy wejściu trudno znaleźć. No od tego są określone służby. Jest inspektor sanitarny. On się powinien tym zająć. Druga sprawa, no mamy dramatyczny kryzys organów konstytucyjnych. To, co przeczytałem w wywiadzie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no zastanawia mnie, o co tu chodzi. Czy wszystkie ręce na pokład i walczymy z pandemią, chcemy chronić gospodarkę i współobywateli, czy załatwiamy swoje prywaty? To jest dramatyczna sytuacja i mam nadzieję właśnie, że ta rada gabinetowa, która jutro się rozpocznie, no otworzy wielu ludziom, w tym także organom władzy, pan prezydent doprowadzi do tego, oczy na powagę sytuacji, bo za chwilę to wszystko, co przez rok przedsiębiorcy swoją inicjatywą i inwencją ratowali, upadnie. Wzrośnie bezrobocie, a to jest najboleśniejsze dla przedstawiciela związków zawodowych, dla całego społeczeństwa, bo to są także koszty budżetowe, koszty wszystkich nas, płatników podatków. Panowie, dziękuję serdecznie za tę dyskusję. Na pewno jeszcze do tematu wrócimy, póki pandemia z nami będzie. Doktor Witold Potwora, ekonomista z Wyższej Szkoły, tak jest, z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu był z nami. Dziękuję, panie doktorze. Piotr Pancześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa i doktor Jerzy Szteliga z OPZZ-u. Dziękuję, a za chwilę kolejni goście. Witam kolejnych gości. Na łączach jest z nami Grzegorz Kulisz z BCC. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami jest również Grzegorz Adamczyk z Opolskiej Solidarności. Witam serdecznie. Halo, halo, czy słyszymy się z panem Grzegorzem? Tak, słyszymy się bardzo dobrze. O, dobrze, jest pan Grzegorz. Panowie, wymiar urlopu wypoczynkowego był omawiany przez Radę Dialogu Społecznego, no i może zostać uwzględniony w nowym kodeksie pracy. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym roku, chociaż różnie tutaj media podają. Związkowcy proponują wydłużenie tego urlopu z 26 do 31 dni. I najpierw może pan Grzegorz Adamczyk z Solidarności. Panie Grzegorzu, no dłuższy urlop brzmi pięknie. W moim przypadku to bym miała problemy, bo jeszcze rozliczam się z poprzedniego, ale generalnie czemu mielibyśmy sobie te urlopy jeszcze bardziej wydłużyć? Bo pracujemy cały czas najdłużej w Europie. Pracujemy średnio około 2000-2024 godzin rocznie, gdzie przy innych krajach w związku z liczbą świąt i innych dni pracuje się średnio około 1500-1600 godzin. Mówię tu o krajach należących do Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, rozmowy i dyrektywa, która miała się ukazać w Unii Europejskiej, były już wprowadzone w 2015 roku i czekaliśmy na tą dyrektywę, że to będzie uregulowane, bo jak zwykle wchodzi dumping płacowy i dumping wśród krajów nisko zarabiających, czy dopiero wchodzących w tą w Europę. Ja pamiętam tę dyskusję przy czasie pracy kierowców i wielu innych branż i co się okazywało, że Polacy, którzy jadą pracować do starej Unii Europejskiej, no są bardzo, bardzo konkurencyjni, bo pracują dłużej, są wykorzystywani. W związku z tym Solidarność zgłosiła taki wniosek do EKZZ-u, EKZZ do Unii Europejskiej o wyrównanie czasu pracy. I jedną dyrektywą ujednolicenie tego procesu. Co usłyszeliśmy? Że czas pracy to jest prawo wewnątrz
krajów członkowskich Unii Europejskiej i tam powinno być stanowione. Więc my, idąc tym tokiem rozumowania, wystąpiliśmy również do naszej Rady Dialogu Społecznego, proponując rozwiązanie 31 dni urlopu i wyrównanie urlopu jednego do 26, bez względu na tą przerwę 10-letnią. I pracownicy, którzy mają przepracowane 30, może to być 25 lat, żeby ten urlop był wydłużony o 5 dni dłuższy, żeby był dłuższy. No i oczywiście OPZZ się wychylił, bo oni jak zwykle chcą być lepsi i zaproponowali rozwiązanie, żeby to było 35 dni. 35, tak jest. Mhm. Więc takie wylewanie trochę dziecka z kąpielą, bo my chcemy być lepsi, bo my jesteśmy lepszymi związkowcami. Na to się nie zgadzamy. To da więcej. Dokładnie. My mówimy o normalnych, zdrowych zasadach. I też obawiamy się jednego, bo tutaj niektórzy pracodawcy mówią tak. Owszem, my zapłacimy za 26 dni urlopu, ale ZUS niech zapłaci za pozostałe 5 i przerzucają to znowuż na czas, znaczy na państwo, jeżeli państwo się na to zgodzi. Lub też jest taka propozycja tych pracodawców, żeby rozmowy rozpocząć już po pandemii. A chcę dzisiaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że my naprawdę pracujemy bardzo dużo. Czy to jest praca zdalna w wielu branżach, czy to jest praca w zakładach przemysłowych, to rzeczywiście poświęcamy bardzo dużo czasu na pracę. To żebyśmy mieli dyskusję, panie Grzegorzu, jedno słówko. Problemem również, i my to dostrzegamy jako związki zawodowe, jest trudność z udzielaniem urlopów pracownikom i te urlopy przechodzą na następny rok, a skala tego procederu sięga około 30% zatrudnionych pracowników. I Grzegorz Kuliś z BCC. Panie Grzegorzu, wydłużać? Słychać i panie rektor, będę szczery. Nie wiem, czy ja chcę tego słuchać, bo ja rozumiem i mam absolutną sympatię do związków zawodowych, w szczególności do naszych lokalnych i zawsze jestem bardzo otwarty i mam otwarty umysł na debatę i dyskusję. I postaram się nie być grubiański i uszczypliwy w tej mojej wypowiedzi, ale nie wiem, czy się da, bo tutaj jakby trzeba radiosłuchaczom na pewno wytłumaczyć, jak w tej chwili działa system związany w polskim prawodawstwie co do przysługujących pracownikowi w Polsce dni urlopu wypoczynkowego. Więc krótko, 20 dni urlopu płatnego w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej, czyli staż ma poniżej 10 lat i nie ma wyższego wykształcenia, jeżeli takowe posiada, ma 26 dni urlopu, a każdy ze stażem powyżej 10 lat ma te 26 dni płatnego urlopu. Oczywiście do tych okresów wlicza się okres nauki oraz wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. I teraz, jeżeli patrzylibyśmy faktycznie tylko i wyłącznie, jakby zestawiając nasze liczby w naszym kraju z co do wymiaru urlopu rocznego, to plasujemy się, uważam, na bardzo przyzwoitym środku. Czyli u nas średnio, w zależności, bo każdy kraj ma inną strukturę wiekową zatrudnienia, również inną strukturę co do poziomu wykształcenia, więc jakby my plasujemy się na poziomie 25 dni średnio płatnego urlopu na osobę pracującą. Jesteśmy w środku stawki, czyli nie wiem, Luksemburg, Węgry, Słowenia, Francja, to są kraje, które mają trochę więcej od nas. Francja ma 32 przy 35-godzinowym tygodniu pracy, a reszta krajów jest pod nami. Więc jeżeli chodzi o średnią dni płatnych urlopu, jesteśmy w środku. Ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę coś, o czym związki zawodowe celowo nie mówią i dlatego ja uważam, że to jest absolutna manipulacja i widziałem dzisiaj, i pozwolę sobie na uszczypliwość, widziałem dzisiaj wypowiedź prezesa Solidarności Dudy, czy przewodniczącego, przepraszam. Ja nie wiem, czy on był poirytowany faktem, że haftowane ręczniczki do wycierania pyszczka jego Jorkowi nie doszły na czas i wygrażał znowu przedsiębiorcom, że to za wszystko mają zapłacić przedsiębiorcy. I jakby tutaj ciężko o budowanie kompromisu i budowanie wspólnej polityki na rynku pracy, ale adrem. Związki zawodowe nie mówią o jednej rzeczy, bardzo ważnej, bo Polska jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o ilości dni wolnych od pracy. Mówimy jeszcze tutaj o świętach. Austria ma tych 35 dni, Francja 32 dni, mówimy o
płatnych dniach, bo my jako pracodawcy za święta również płacimy. Czyli nie dość, nie tylko za dni urlopowe, ale do tego dochodzą jeszcze dni wolne. Od pracy płatne. I Polska w tej chwili ma tych dni 39 dni roboczych, jeżeli mówimy o 26 dniach wymiaru urlopowego, do tego dochodzi 13 dodatkowych dni rocznie wolnych od pracy. Oczywiście, jeżeli porównujemy to do ilości, tutaj przez mojego sympatycznego kolegę ze związków zawodowych, przełowanych ilości przepracowanych dni w ciągu roku, ale tu pamiętajmy jeszcze o okresach, jakby czasach nadliczbowych godzin. Polacy chcą dużo pracować i rozwiązanie polegające na wciskaniu ich na siłę wyższe wymiary urlopowe, kiedy faktycznie istnieje problem z wybieraniem tych dni i na pewno jestem przekonany, że nie jest tak, że pracodawcy nie puszczają na urlopy. Pani redaktor, jest pani dobrym przykładem, bo ona zmieniła... Czasami wypychają wręcz. Czasami wypychają wręcz. Więc jakby razi bardzo mocno elementarna nieznajomość okoliczności rynku pracy, straszna roszczeniowość związków zawodowych. Ja się wielokrotnie zgadzam ze związkami zawodowymi, ale tu jestem absolutnie porażony tym, o czym związki zawodowe na dzisiaj mówią. To jest nonsensowny pomysł. Ale ja już nie mogę słuchać. Panowie nie mogą się słuchać. Panie redaktor. Grzegorz Adamczyk, może teraz. Ja już nie mogę, ale ja muszę sobie nie przerywać. To jeszcze Grzegorz Kuliś. Panowie, żeby nie było naraz. Grzegorz Kuliś, ostatnie zdanie. Poproszę. Jeżeli państwo pozwolicie. Więc jeżeli my wyciągamy z kontekstu pewne okoliczności, przedstawiamy je w świetle pokrzywdzonych ze względu na wymiar urlopu rocznie pracowników, to jest nonsens i bzdura i to jest nieprawda. My mamy najwięcej w Europie dni wolnych o pracy. Tak, właśnie większej manipulacji nie słyszałem z ust pracodawców, która mówi, że Polacy pracują i mają tyle wolnego. Cieszę się, że jeszcze w niedzielę nie pracujecie, bo moglibyście pracować, gdyby pracodawcy mieli coś więcej do powiedzenia. Ale wróćmy do liczb. Średnio Polak, i to są wyliczenia Eurostatu, pracuje 2000 do 2024 godziny rocznie. Z tego w innych krajach, panie Grzegorzu, a pan jest specjalistą, bo pan eksportuje tych pracowników na zachód, pracuje się średnio do 1,5 do 1600 godzin. 400 godzin pracujemy rocznie, panie Grzegorzu, więcej niż statystyczny Europejczyk, a jesteśmy w tej samej Unii Europejskiej. Stąd nasze uzasadnione. I tam są policzone wszystkie dni wolne, niedziele i święta. I tak jak my pracujemy prawie 2 miesiące dłużej niż statystyczny Europejczyk, a mamy urlopu tyle samo, co oni. Więc szanowni państwo, nie dajcie się nabierać na manipulacje pracodawców, bo oni to robią świadomie i celowo, mówiąc, że my chcemy pracować. My po prostu, panie Grzegorzu, jeszcze raz to panu powiem prosto i słuchaczom. My po prostu za mało zarabiamy, jesteśmy zmuszeni więc, żeby dorabiać na drugim, trzecim etacie i pan o tym doskonale wie. I jeszcze dwie minuty dla Grzegorza Kulisia, panowie, bo anteny nie rozciągniemy. Bardzo proszę, Grzegorz Kulis. Żeby dla ścisłości, eksportuje się towary, my delegujemy pracowników, jeżeli chodzi o ścisłość. I oczywiście to trochę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o nomenklaturę. Ale ja jakby kwestia wysokości zarobków, które i tak, jeżeli chodzi, porównujemy sobie dynamikę przyrostu minimalnej krajowej w Polsce. My robiliśmy tu na zewnętrzne badanie i jakby porównywaliśmy dynamiki przyrostu procentowo minimalnej krajowej w Polsce i Holandii dla jednego z naszych holenderskich klientów. I ta krzywa wzrostu, ona się szybciej pnie, żeby już tak zobrazować ten wykres, w Polsce zdecydowanie szybciej. I według naszych naszej estymy dojdziemy do tego za 10 lat, dogonimy Holandię, jeżeli chodzi, mówiąc tylko i wyłącznie w kontekście minimalnego wynagrodzenia. Zawsze byli godnie wynagradzani. Więc jeżeli chodzi o nasze poziomy wynagrodzeń, no to one są mocno skorelowane z gospodarką, a nasze minimalne wynagrodzenie, którego ja jestem z gorącym zwolennikiem wysokiego minimalnego wynagrodzenia, ono jakby szybciej wzrasta, bo jesteśmy krajem rozwijającym się szybciej niż stara Unia.
Więc jakby tutaj nie ma się czego powstydzić. To pracodawcy nie mogą odpowiadać za stan rzeczy i za etap naszej gospodarki, w którym my się znajdujemy ze względu na całą historię XX wieku. No przecież nie można... I dlatego w XXI wieku tak mało płacą pracownikom. 50 urlopu. Ale myślę, że związki zawodowe mogą się trochę do tego dorzucić, bo wszystko chce się zrzucić na barki pracodawcy. I tutaj stawiam kropkę, panowie. Dziękuję serdecznie za dyskusję, bardzo żywiołową dzisiaj. Grzegorz Kulis, BCC i Grzegorz bardzo Adamczyk dziękuję. Z Solidarności. Panowie, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Kłaniam się. Program prowadziła Joanna Matlak. Do usłyszenia.